Halsz, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Remold. Tak jak mówiłem na samym końcu poprzedniego odcinka, od razu nagrywam ten odcinek po nagraniu poprzedniego, czy się nagrywa tak w ogóle, nagrywa świetnie. I chciałem właśnie też wam powiedzieć, bo zawsze tam piszecie, głosi legenda, że kiedyś Ryfek będzie pewny, że to się nagrywa. Bardzo możliwe, że w następnym miesiącu to już nastąpi, ponieważ... O, super, Justynka już się zaczuje. Ponieważ planuję zakupić drugi monitor, a jeżeli będę miał drugi monitor, będę wiedział, że to się nagrywa, nie będę musiał alt-tabować z gry i to sprawdzać. Ale chyba nadal tak będę mówił, bo to już jest troszkę memik i mi się podoba po prostu. Dobra, kolejne strusie zgarniane. Skóra Kazuara mamy, czyli widzę, że skóra z emu i skóra ze strusia nazywa się skórą Kazuara. Właśnie, chciałem zobaczyć, co się różni. Skóra Fenka od na przykład skóry Kazuara. Czy teraz jakiekolwiek mamy różnice w tych skórach? Tak, są. Skóra Fenka jest zdecydowanie lepsza od skóry Kazuara. Znaczy zdecydowanie, troszkę lepsza. Odporność na obrażenia kłute 67, a tutaj mamy 81. 20 stopni, jeżeli chodzi o odporność na zimno, na ciepło 16. Tutaj 10-10, także naprawdę różnica spora. A skóra z zająca? Ale słaba. Co tu jeszcze mamy? Skóra iguany. No, dobra do pancerzy, ale nie za bardzo, jeżeli chodzi o odporność na temperatury. Fajnie, bo teraz mamy naprawdę różnicę. Możemy wybierać i przebierać wręcz w skórach, jeżeli chodzi o zwierzaki. Dobra. Tutaj zmniejszyliśmy od 9 do 9 na 8 i 8 jego tą odporność, resistance, boże, to nie jest odporność, znaczy to jest odporność na przykład w Diablo, albo odporność na bakterie, ale nie w tym wypadku odporność. O Jezu, my zanim tego Boa Balbaralo przekonamy, to miną wieki, przecież musimy mu to zbić do zera, a potem jeszcze 99% trudność rekrutacji, także ja go chyba wypuszczę. Na sobie chyba spokój z tym Boa Barbaralo, bo on wcale nie jest jakiś nie wiadomo jak dobry, a zanim go przekonałem, naprawdę minie milion lat. Także wypuśćmy go, on jest zdrowy i dzięki temu sobie troszkę zwiększymy relacje z tą jego nacją. Ćwiartuje stworzenie, nie, no to mi się w ogóle nie podoba. My musimy najpierw zajmować się przenoszeniem tego wszystkiego, dopiero potem ćwiartuj te stworzenia, ziomuś. Świetnie, z minus 30 do minus 18 zwiększyliśmy sobie relacje z jego nacją. Możemy teraz robić kuźnię, aby tworzyć metalowe bronie i narzędzia. Wkurza mnie strasznie, że gra podpowiada, że możemy niby robić narzędzia, a wcale tych narzędzi robić nie możemy. Tego mi bardzo w Remold brakuje. Wydaje mi się, że powinniśmy mieć możliwość stworzenia jakichś narzędzi, na przykład killów, tak jak kiedyś to było do wymyślania w badaniach. Możemy na przykład stworzyć killów, aby... O Jezu, nadal mamy tutaj za mało miejsca w tej lodówce. Aby nasi koloniści szybciej przekopywali się przez kamień i metal, powinniśmy mieć możliwość na przykład tworzenia noży. Co ja robię? Jest samiec strusia. Co ty robisz, ziomuś? Powinniśmy mieć możliwość tworzenia na przykład noży jakichś kuchennych i nie wiem, dzięki temu jakby Łukasz miał je... co ty robisz? Przenieś to. O! Jeżeli Łukasz miałby w ekwipunku nóż jakiś do krojenia, nóż szefa kuchni, coś w tym stylu, szybciej by ćwiartował stworzenia, szybciej by gotował. No, wydaje mi się, że coś takiego w tej grze powinno być zaimplementowane. Możliwe, że to istnieje w modyfikacjach. Nie znalazłem takiej modyfikacji i bardzo tego żałuję, ale no nic. Mówi się trudno. Idzie do nas struś porąbany. Także Szczepan, chodź tu, Łukasz, chodź tu, Justynka, chodź tu, razem z Humberto raczej dacie sobie z tym strusiem bez problemów radę. Mam przynajmniej taką nadzieję. Nie no, te karabinki są świetne. Bardzo mały zasięg mają, ale są idealne na przykład na właśnie atak takich zwierząt. Dobra, to już nie jest dla więźniów, to jest oczywiście łóżko dla kolonistów.
Łukaszowi moglibyśmy stworzyć lepsze łóżko. Mamy na to materiały. Tu jest wspaniałe łóżko dla Marka, a Łukasz miałby spać na normalnym. Dlaczego? Dzięki temu lepiej by się czuł, szybciej by się wysypiał, nie musiałby tyle spać w nocy. Harmonogram, tak w ogóle? Nie zmieniłem chyba? A nie, zmieniłem wszystkim harmonogram. Wszyscy śpią godzinę krócej i dobrze. Komponentów dużo nie mamy, ale jeszcze na tej mapie trochę tego do wydobycia jest. Tu mamy złoto, bardzo fajnie. Tą ambrozję tak naprawdę moglibyśmy zebrać całą. I tak jak mówiłem, my jej nie będziemy jeść. Nasi koloniści nie będą ambrozji zażywać. Nasi koloniści ambrozję będą trzymali tylko i wyłącznie po to, aby ją sprzedać, bo tak jak mówiłem, jest całkiem sporo warta. Mam tutaj również jagody. Z tego co też zrozumiałem z patch notów, gra teraz troszkę inaczej działa, jeżeli chodzi o wszystkie takie dzikie rośliny, właśnie na przykład agawy albo krzaki z jagodami. Kiedyś, jeżeli na przykład nastała zima albo wszystkie rośliny, nie wiem, obumarły przez toxic fallout albo się spaliły, rośliny zaczęły się tworzyć przy samej granicy mapy i od tej granicy do środka powoli wracały. Teraz ma to troszkę inaczej działać i losowo w losowych miejscach mapy mają się te dzikie rośliny pojawiać, z czego się bardzo cieszę. Humberto przynosi nam metal. Nie mamy tragarza żadnego, no to trzeba przyznać, przydałby nam się tragarz. Wiecie co, ja nawet się chyba tym tragarzem zrobię. Łukasz, nie będziesz naukowcem, będziesz najpierw tragarzem. Jesteś naszym artystą, to jest w ogóle ciekawe. Dobra, niech będzie. Strusia, poćwiartuj. Stwórz parę dobrych dań. O Jezu, jak my mamy mało dobrych dań. Czemu? Kto je zjada? Odpręża się społecznie. Wydaje mi się, że powinienem zrobić jedną rzecz. Nowy obszar. A, ale tu ja chcę dla zwierząt obszar. A, teraz nie ma rozróżniania. Obszar drugi. Robimy coś takiego. Odwróć. Humberto obszar drugi ma i dzięki temu może się poruszać w całym obszarze mapy, oprócz tych posiłków, czyli Humberto nie będzie nam zjadał gotowych posiłków, z czego jestem bardzo zadowolony. Będzie mógł jeść sobie surowe mięso z lodówki, on się tym nigdy nie zatruje, a nie będziemy musieli poświęcać dodatkowego czasu na tworzenie kolejnych dobrych posiłków. Maker, jak się czujesz? 6,3 jeszcze ma tej odporności, jak ja to mówię, to jest straszne. Jak nasza ambrozja, nikt również ich nie zgarnia. No brakuje nam zdecydowanie rąk do pracy. Jak mówię, Łukasz jest zajęty ciągle tylko gotowaniem i niczym innym. On jeszcze sam więcej je. No jest problem z tym jedzeniem. Niezbyt duży problem, jeżeli chodzi o samo jedzenie surowe, jeżeli chodzi o ilość surowego jedzenia. Tak jak mówiłem, problem jest, jeżeli chodzi o jedzenie już przetworzone, gotowe posiłki. Bardzo długo zajmuje nam to czas, bardzo dużo czasu nam to zajmuje. Chciałbym czym prędzej mieć na przykład automatyczne drzwi. Dzięki nim będziemy szybciej przechodzili między lodówką a kuchenką elektryczną i Łukasz będzie szybciej te posiłki po prostu gotował. Maker, w czym ty jesteś dobry? Już muszę ciebie jakoś ogarnąć, Marku. Postać. Rzemieślnictwo. Na pewno będziesz naszym głównym rzemieślnikiem. Masz zbyt duży poziom rzemieślnictwa. Jesteś dobrym medykiem. Tego również nam brakowało. Nie mamy dobrego medyka żadnego. Jedynie Łukasz jako takim jest tym medykiem. No jesteś genialny w badaniach. Jesteś również dobry w budowaniu, ale nie będziesz od budowania. Wydaje mi się, że Marek typowo będzie kolonistą od siedzenia w pomieszczeniach. Czyli rzemieślnik, czyli medyk i badacz. Jednego dobrego już budowniczego mamy. Jeżeli będzie trzeba na szybko coś zbudować, również będziesz mógł pomóc, ale no mówię, badania jak na razie są dla nas kluczowe. Jest, jak mnie to wkurza, że on ćwiartuje, to zamiast przenosić wszystkie te ślimaki naraz. To jest mega upierdliwe. Czemu je kładziesz tutaj, a nie tutaj? Żywność. Snail. Ale jest tutaj preferowany priorytet. No, nie wiem. Wyczyść mu tutaj tą krew. Będzie się lepiej czuł.
Justynka duże ryzyko załamania, ale sobie zaraz coś zje dobrego, pójdzie spać. Także jeżeli chodzi o Justynkę, jako taką mamy już ją rozpracowaną. Te 2 godziny przed pójściem spać i 2 godziny po wstaniu, gdy się bawi, na pewno jej pomagają przetrwać cały dzień bez alkoholu i się z tego powodu bardzo cieszę. Jaki w ogóle masz już poziom tego odwyku? 55%, także jesteśmy na półmetku. Niedługo Justynka już ten odwyk będzie miała za sobą, nie będzie musiała pić i będę z tego powodu bardzo, ale to bardzo zadowolony. Kto wie, może nawet Łukasz nasz z kolonii również z tego będzie zadowolony i w końcu zgodzi się na zostanie partnerem Justynki. Mamy uzupełnioną amunicję w naszym gun komplekcie. Chciałem zrobić drugi, ale Boże, ile to zabiera metalu, to jest straszna ilość. 200 metalu, co 150 strzałów, a to strzela naprawdę bardzo często. Także rzeczywiście, zwykła wieżyczka strzela serią 3 pocisków, no ale strzela dosyć rzadko i wydaje mi się zdecydowanie bardziej celnie jak to. Natomiast ten gun kompleks... O, nie schłodzone, to musimy chłodzić. 30 dni na zepsucie się, okej. Okej. Zrobimy tutaj obszar specjalny na ambrozję. Natomiast ta wieżyczka bardzo często strzela. Jest dobra, jeżeli mamy kolonistę, który jest słaby w strzelaniu, bo strzela po prostu często, ale zawsze w końcu czymś trafi. No i ma darmową broń tak naprawdę, ale no... Koszt jest niesamowity, naprawdę niesamowity. Wyczyść wszystko. Gdzie tu może być w ogóle ambrozja? Bo na pewno nie w żywności, chyba że się mylę. Nie wiem, przetworzone, narkotyki. Ambrozja jest, świetnie. Priorytet ważny. Tutaj ambrozję będziemy przenosić. No jeszcze trochę tej ambrozji do zgarnięcia mamy. Także może Justynka zajmij się transportem kukurydzy. O Jezu, czemu tylko tyle jej bierzesz? O Jezu, jak ona jest słaba. Ona zaledwie 22 sztuki kukurydzy naraz może przenieść w porównaniu do innych kolonistów. Także od razu wam teraz mówię, nigdy, ale to nigdy nie bierzcie kolonisty na odwyku jako waszego głównego na przykład tragarza, bo to działa bardzo, ale to bardzo źle. Spójrzcie na to, zaledwie 22 sztuki danego surowca jest w stanie Justynka przenieść, więc zdecydowanie lepiej sprawdzi się jako badacz. Szalone zwierzę. Samiec emu, który jest na dodatek już w kolonii praktycznie. Okej, damy sobie z nim radę. Humberto, bądź w gotowości. Wy się trochę cofnijcie. Szczepan i Radziu. Strzelajcie, strzelajcie. Dobra, Humberto do ataku. Szczepan raz dostał. Ugryziony przez emu w nogę. Boże, to emu 1/3 zdrowia nogi mu zabrało. Jeżeli to emu uderzyłoby z taką samą siłą w tą nogę 3 razy, Szczepan nie miałby nogi. Strasznie dziwnie to działa w tym Remold, no ale mówi się trudno. Ważne jest to, że nic wielkiego mu się nie stało, zaraz Łukasz go wyleczy. Niestety apteczką, co jest kompletnie bez sensu. O właśnie, apteczki, pisaliście, totalnie bym zapomniał. Uprawa korzenia leczniczego, przecież to jest coś dla nas kluczowe w tym momencie. Oprócz tego, uprawa bawełny. Totalnie o tym zapomniałem, już chyba pod 1 czy 2 odcinkiem o tym ktoś pisał. A ja, tak jak mówiłem, totalnie o tym zapomniałem, a to jest bardzo dla nas ważne. Serio? Serio? Ale nie fart! Justynka, co ty robisz? Stan psychiczny, obsesja narkotykowa, ambrozja. Justynka przez odwyk alkoholowy nagle zaczęła żreć ambrozję. O nie, musimy się tym zająć. To mi się w ogóle nie podoba. Dobra, mam już pomysł, jak to zrobić. Łukasz, przenieś to czym prędzej. Justynka, jak raz weźmie ambrozję, nie powinno się nic stać. Ważne, żeby nie wzięła jej więcej jak raz. O nie. Ty też nie możesz przenosić więcej? Niesie kukurydza 20? Dlaczego? Przetransportuj całą tą kukurydzę. Dobra. Teraz przetransportuj
ambrozję. Teraz tą ambrozję zamurujemy czym prędzej. O mój Boże, ona nie może po prostu się od tej ambrozji uzależnić. Nie po to jest na odwyku, żeby żarła teraz ambrozję cały czas. Ciepła ambrozja, okej, jak zrobi to raz czy dwa, no mówię, nie powinna się uzależnić, ale to jest mega kluczowe teraz. Przechodzi nadal. Czyli co, ja jeszcze muszę zrobić tutaj ścianę? Radziu, już pracuję nad ścianą, świetnie. Okej. Już jest okej. Ambrozja jest zamurowana. Nic się tu nie powinno stać. Mam przynajmniej taką nadzieję. Justynka, no, ma to załamanie nerwowe. Obsesja narkotykowa, ambrozja. Ale nie ma już do niej większego dostępu, więc powinno być wszystko okej. Rozbłysk słoneczny, nie podoba mi się. Nasze mięso zacznie się psuć. Ale dwa dni bez schłodzenia wytrzyma, więc na pewno nic się złego nie stanie. Dobra, cała ambrozja jest już zgarnięta. Ta jest zamurowana. No czekamy, to będzie trwało naprawdę strasznie dużo czasu. Mi się nigdy nie podobają te stany psychiczne, te załamania nerwowe, bo one trwają kosmiczną ilość czasu. Alkoholowy odwyk, ech. Ale spójrzcie na to, ona miała dobry nastrój, gdy miała to załamanie psychiczne. Miała nastrój powyżej tej nawet najdalszej kreski, więc w teorii nie powinna mieć załamania nerwowego. A tu tak nagle, o, gra stwierdziła, że jednak Justynka poczuje się źle i zacznie mieć chapkę na ambrozję. Ło, kaktusy nam już urosły, świetnie, rozbłysk słoneczny się skończył. Również bardzo dobrze. Ale ten kaktus, Jezu, Radziu! Uprawa 8 też na wysokim poziomie masz tą uprawę, a ten kaktus się zasiewa strasznie dużą ilość czasu. Wydaje mi się, że w ogóle jest nieopłacalny do zasadzania. Zdecydowanie lepiej chyba jest zasadzić po prostu drzewa, które się zasadza rzadziej, ale od razu się dostaje dużo drewna, więc te kaktusy oleje. Niech wszystkie tu będą, zgarniemy je jak już rosną, ale na razie się nimi nie przejmuję. Dobra, odpoczynek zaraz jej spadnie do zera. Dzięki temu powinno to załamanie nerwowe zniknąć. Ona najwyżej padnie z przemęczenia i tyle. A przez kolejne 2-3 dni będzie się bardzo dobrze czuła, z czego się bardzo cieszę. Tu oczywiście te ściany zlikwidujemy, będziemy mieli więcej miejsca w lodówce. Justynka nie ma już obsesji na punkcie ambrozji. Świetnie, my możemy rozebrać tą ścianę. A jeżeli chodzi w ogóle o kolonistów, Łukasz, ty lubisz narkotyki, mimo wszystko. Brak narkotyków na wszystkie narkotyki dla każdego naszego kolonisty. W Rimworld nie ma chyba plusu, jeżeli chodzi o jakikolwiek narkotyk. Są takie, które później są dostępne. Te jajo i tak dalej. Ale te podstawowe, bardzo łatwe do stworzenia, na przykład piwo, albo ambrozja do dostania, albo tu mieliśmy te liście gdzieś, chyba już nam zgniły. Albo po prostu jointy. Wszystkie te narkotyki, które możemy w Rimworld tworzyć, są bardzo łatwe do stworzenia, ale one nie dają nic oprócz nastroju. Więc jeżeli nie mamy problemu z nastrojem naszych kolonistów, no zazwyczaj tego problemu nie mamy. Justynka się źle czuje tylko dlatego, że jest na odwyku. Gdyby tego odwyku nie miała, naprawdę żaden z naszych kolonistów nie czuje się źle. I dzięki temu, dzięki tym narkotykom czuliby się troszkę lepiej, aby wolniej pracowali. Dlatego ja nie lubię narkotyków w Rimworld. Piwo sprawia, że koloniści wolniej pracują, wolniej chodzą. Jointy jeszcze chyba bardziej sprawiają, że wolniej pracują, wolniej chodzą, częściej jedzą. Naprawdę żadnych plusów nie widzę w tym wszystkim. Świetnie. Możemy zacząć Makera przekonywać do zostania naszym kolonistom, czyli jednak miałem rację za drugim razem dopiero. Musimy tą odporność na rekrutację zmniejszyć do zera. Dopiero wtedy możemy zająć się samą rekrutacją. Świetnie, że nam tutaj zleciały komponenty. Bardzo się cieszę, że w kapsule nam się pojawiły.
komponenty są mega ważne dla naszej kolonii, a ich mamy mało. No i mam nadzieję, że niedługo będziemy mieli nowego kolonistę. Marek się na pewno przyda. Jak mówiłem, świetny rzemieślnik, świetny medyk, będzie się zajmował badaniami, w wolnym czasie będzie jeszcze może tworzył jakieś rzeźby, chociaż chyba nie. Wydaje mi się, że w wolnym czasie Łukasz mógłby tworzyć rzeźby. Również jestem zapalony, nie tak bardzo oczywiście jak Marek, ale będzie się dosyć szybko tego uczył, a on oprócz gotowania nie za bardzo ma co robić, tak z tego co widzę. Jest dobrym strzelcem, ale mówię, cały dzień będzie gotował, przenosił rzeczy i robił rzeźby. Mi to się podoba. Nawet pasuje. Samica strusia. Szczepanie. Zjedz sobie i poluj na strusia razem z Humberto. Strasznie dużo krwi mamy w ogóle w kolonii. Trzeba będzie zająć się również czyszczeniem tego wszystkiego. Nie mamy żadnego tragarza i nie mamy żadnego kolonisty typowo tylko i wyłącznie od czyszczenia. No ale takie luksusy, tym będziemy się zajmowali dopiero raczej w przyszłości. Świetnie, ambrozja się nie zepsuje, jest zamrożona. Wszyscy badają. Mamy nawet jedną osobę bezczynną. Tego dawno w kolonii nie widziałem. Więc wydaje mi się, że powoli jest czas na rozszerzenie głównego pomieszczenia. Ile mamy tu kratek? Może zróbmy to tak. 7 kratek wolnego odstępu. Czyli tu byśmy mieli ścianę, tak? Tak, tu byśmy mieli ścianę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli tu byśmy mieli ścianę. No i super. Teraz będziemy mieli jako tako to ładnie wszystko wymierzone. Zrobimy sobie tu jakiś filar, żeby nam się ściana czasem nie załamała, nie zawaliła. Sufit nie zawalił. I poszerzymy sobie znacznie nasze główne pomieszczenie. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć. A, od spodu sobie wezmę wejście. I drugie wejście może być na przykład właśnie tutaj. Wszyscy zajmują się pracą, świetnie. Będę musiał również znaleźć miejsce na poszerzenie lodówki. Jest lodówka zdecydowanie za mała. Mieści tutaj się nam, nie wiem ile, z 1000 jedzenia? 1300, o super, mogę tak wszystko zaznaczyć. 1300-1400 sztuk jedzenia. No, szczerze mówiąc nie jest wcale tak mało, ale tą jedną kratkę, jakbyśmy to poszerzyli, to już powinno nam wystarczyć na naprawdę bardzo długi czas. Justynka, Boże, jak ja ci po prostu, naprawdę jest mi tak przykro, że ta Justynka całe dnie chodzi. Chce już się napić, a nie może. Kiedyś pamiętam, że miałem modyfikację, która pozwalała mi robić kawę dla kolonistów. I od niej również mogli się chyba uzależnić. Nie robiłem chyba tego na serii. Na wielu seriach miałem modyfikację na kawę, ale o tej modyfikacji na kawę, o której teraz mówię, to chyba nigdy jej na serii nie miałem. Grałem sobie samemu. Nowy rekrut! O, świetnie! Mamy Marka. Dobra, może go do wszystkiego... O nie, Szczepan jest Szczepanem. Do wszystkiego przydzielę i będę kontynuował o tej kawie. Ta kawa również mogła uzależnić kolonistów i oczywiście gdybyśmy jej nie dali kolonistom w czasie, czuliby się źle, ale to był w końcu narkotyk, który wydawał mi się naprawdę bardzo dobry. Mogliśmy któregoś z kolonistów. No, wszystko jest ok chyba. Tak, wszystko mi pasuje. Mogliśmy robić non-stop kawę, koniści ją pili, mogłem im kazać pić ją na przykład 2 razy dziennie. Nadal chyba jest to ta możliwość. Częstotliwość, tak, możemy wyznaczyć, żeby dany narkotyk brali ileś razy dziennie. 10 razy dziennie, Boże święta, by im bebzole wywaliło od tego browara. Dzięki tej kawie oni byli pobudzeni, odpoczynek im wzrastał, nie musieli tak często spać, szybciej pracowali. No, to był narkotyk, który naprawdę się opłacało robić. On im nie wpływał chyba na nastrój. Wiele miałem modyfikacji na kawy, które sprawiały, że koloniści się lepiej czuli i mieli nastrój większy.
ale ten właśnie, o którym mówię, nie wpływał im na nastrój, tylko i wyłącznie na ich zdolności. To był narkotyk, który z chęcią bym tworzył za każdym razem, bo z nastrojem bardzo rzadko jest problem w Remold. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dodamy sobie tutaj również światła, czemu nie? Stwórz kopię tutaj, przy drzwiach samych. A przy wszystkich drzwiach postawię te światła. Troszkę prądu będą zabierać, ale co to z 10 watów? To oczywiście ściany, wszystko tak naprawdę zburzymy. To przeniesiemy. Gdzie? O, tutaj. Stworzymy kopię. Mam nadzieję, że mamy jeszcze skórę z węgorza. Mamy? Mamy skórę z węgorza, super. No i super. Poprowadźmy prąd tutaj przez nową ścianę, żeby to ładniej wyglądało. Jeżeli chodzi o ten prąd, te kable możemy zlikwidować. No i czym prędzej ten prąd wypadałoby poprowadzić, ponieważ nasze klimatyzatory nie działają. Chociaż na zewnątrz nie jest aż tak źle, żeby kolonistom było zbyt ciepło podczas snu. Duże ryzyko załamania, Justynka oczywiście się tym nie dziwię, ale za momencik powinna pójść spać. Outdoors! O, w ogóle to jest nowa... Dopiero teraz to zobaczyłem! Mamy wymagania na kolonistach, aby być na zewnątrz, proszę bardzo. Czyli to jest właśnie... ta cecha, którą miał Balobaobao, nie pamiętam jak się już nazywał, dzięki której mógłby on non-stop być w pomieszczeniu, nigdy by mu nie zabrakło światła słonecznego. To również rozbierzmy. Jak wyglądają nasze zbiory drewna? Jak w ogóle te kaktusy? Są gotowe do zebrania, więc naprawdę tego drewna powinniśmy mieć niedługo bardzo dużo. Wyrąbmy wszystkie te kaktusy. I skoro tego drewna będziemy mieli dużo, podłogi. Drewniana podłoga. 350 drewna na to pójdzie. O! No ale nic, w końcu to wszystko zrobimy. I nasze główne pomieszczenie naprawdę będzie ładnie wyglądało. Justynka tu nam buduje. Czemu Justynka buduje? To jest słaba w budowaniu, jeżeli się nie mylę. 8. Ło, nieważne. Jesteś całkiem niezła w tym budowaniu. Po prostu nie jesteś zapalona. Ile mamy drewna z jednego kaktusa? 14. No nie za dużo. Raczej nie starczy drewna na całe główne pomieszczenie, ale może być konstrukcja nieudana. O Jezu. Jesteś beznadziejna teraz do budowania. Ona jest dobra w budowaniu. 8 poziom budowania, ale przez to, że ma bardzo niskie zdolności manualne, przez ten alkoholizm, bo się źle czuje, no większość konstrukcji jej się nie udaje i tracimy surowce, więc mi się to nie podoba, ale chociaż ma coś do roboty, niech będzie. Justynka w tym momencie nie jest już naszym głównym rzemieślnikiem, więc właśnie, może Justynkę ogarniemy na przykład sprzątania, to może być dobry pomysł. Nie bądź budowniczym głównym. Najpierw sprzątaj, potem gdy już nie będziesz miała co robić, potem sobie wszystko już... Potem sobie wszystko już pobudujesz. No, dużo posprzątała, naprawdę bardzo dużo. Ile nagrywamy? 28 minut, super. Także jeszcze troszkę czasu mamy. Na razie dwie turbiny wiatrowe wystarczają na całą kolonię, z czego jestem ogromnie zadowolony i wręcz zdziwiony troszkę. A jak wyglądają nasze badania? Za momencik będziemy mogli robić pancerz płytowy, z czego się ogromnie cieszę. Będziemy mogli robić czekoladę, będziemy mogli stawiać kakaowce, raczej siać kakaowce. No ale tobie na razie nie obchodzi. Najważniejszą rzeczą później do stworzenia są drzwi automatyczne oraz... Gdzie to jest? Podstawy mikroelektroniki. Także już sobie zakolejkuję. Po pancerzu płytowym będziemy tworzyć podstawy mikroelektroniki. Marek, dzięki Bogu, jest dobrym kolonistą, jeżeli chodzi o badania i... Będzie mógł bez problemu się tym ciągle zajmować. Czemu to jest ściana z marmuru? Nie wiem, ale również ją rozbierzmy. Mamy już możliwość tworzenia płytowych pancerzy, które z chęcią zaraz zrobię, więc elektryczną kuźnię za momencik postawimy gdzieś tutaj. Czy możemy to przenieść? Możemy przenieść maszyny w końcu! Nie mogliśmy wcześniej tego robić.
No ale świetnie, bardzo się cieszę, że te maszyny możemy przenosić. Czemu to jest tu? Nie wiem, ale powinniśmy to przenieść. Tak naprawdę nie ma gdzie. No, rozbierzmy to i tyle. Stwórzmy tam elektryczną kuźnię. Trochę pójdzie na to metalu, trochę pójdzie na to komponentów. Nie mamy tego wszystkiego zbyt dużo. No ale ten pancerz nam się przyda na pewno. No i super, wszędzie mamy drewnianą podłogę. O to chodziło. Mam nadzieję, że teraz nasi koloniści będą się czuli troszkę lepiej. Dzięki temu, że będą mieli, o właśnie, dość imponujący pokój rekreacyjny, dość imponującą jadalnię. Super, naprawdę super. Te szachy również będziemy mogli troszkę gdzieś przenieść. Zawsze tu będzie więcej miejsca. Lepiej to będzie po prostu wyglądało. Wydaje mi się, że kolonistom nie sprawia to żadnej różnicy, ale mi sprawia różnicę i to się liczy. Jak nasza kukurydza. Zaraz urośnie, nawet nie muszę kolejnej siać, ale tak jak mówiłem, prawdopodobnie podzielę tą oprawę na dwie części, żeby nie być zależnym tylko i wyłącznie od jednych zbiorów. To składowisko możemy usunąć. Podstawowych posiłków i tak już nie robimy. Łukasz nie ma co robić, jest bezczynny. Także, co tu możemy zrobić? Prosty hełm, pancerz płytowy, buzdygan, miecz, maczugę, no sporo rzeczy. Ale mnie interesuje właśnie to. Plate armor, 170 sztuk metalu na jedną zbroję. No powiem wam, że naprawdę sporo tego idzie. Ale co ciekawe, możemy to z drewna robić. Ja cię kręcę, nawet pokazuję, ile mamy surowców w magazynie, to jest genialne, bardzo mi się to podoba. To będzie oczywiście robił Marek, on jest tylko do tego zdolny, 15 punktów w rzemieślnictwie. Chyba zrobię zbroję płytową z drewna. O mój Boże. Najprawdopodobniej zrobię zbroję płytą z drewna, ale to w przyszłości. Na razie to zawiesimy. Nie mamy po prostu surowców, nie możemy sobie pozwolić na zrobienie takiej zbroi. No i wypadałoby zrobić również większy stół. Mamy już dużo kolonistów. Nie chciałbym, żebyśmy znaleźli się w sytuacji, w której któryś z kolonistów nie będzie w stanie sobie zjeść przy stole, bo tak jak opowiadałem wcześniej, już powstają modyfikacje, które sprawiają, że jedzenie bez stołu to zbrodnia wojenna. A tego bym nie chciał. Przeniesiemy tutaj sobie jeden stolik, stworzymy kopię jednego tutaj i powinno wszystko dobrze działać. Główny budowniczy, Radio, robisz tutaj stołki. Dobry, świetnie. Najważniejsze, żebyś zajął się tylko arcydzieło, wow. Jak zwiększa to jakość pomieszczenia? O 5. Piękno zwiększa, nieważne. Ważne, żebyś zrobił dobry stół tutaj. Nie mamy w tym momencie żadnego stołu, więc koleniści będą się bardzo źle czuli, no ale mówi się trudno. Marku. Rzemieślnikiem jest głównie Justynka. No ale dobra, róbcie razem. Mógłbym teraz tutaj zaznaczyć, żeby na przykład tylko Justynka robiła te fragmenty kamienia, ale skoro mamy dobrych dwóch rzemieślników, i Justynkę, i Marka, niech robią to oboje. No i Radio musi dokończyć ten stół. Na pewno nie Justynka, która jest teraz ograniczona strasznie przez ten alkoholizm. Jakie wyjdzie nam stół? Wspaniały, super, naprawdę, bardzo się cieszę. Dzięki temu mamy lepszą jakość pomieszczenia. Piękno na 0,5. A zaraz sobie stworzymy również ten stół artystyczny, dzięki któremu nasi koloniści będą mogli również robić sobie rzeźby. Marek niech założy rewolwer. Ktoś mógłby mu uszyć kapelusz kowbojski. I to również będzie robił sam sobie Marek tak naprawdę, bo nikt nie jest krawcą oprócz niego. No i dobrze, ma najwyższy poziom, to jest najważniejsze. A ile my nagrywamy? 35 już prawie minut. Także ja się będę z wami powoli żegnał. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, a my widzimy się w następnym odcinku. Najprawdopodobniej już jutro o godzinie 18. Trzymajcie się i cześć!